Absolutna legenda Opola, chodząca historia miasta i również skarbnica wiedzy, bo znowu pan Andrzej mówi, o tędy chodził Karol Musioł, prawda? Więc co ja na to mogę powiedzieć? Mogę w całej swojej skromności powiedzieć, że jako prezydent Opola jestem dumny, że mamy takiego obywatela w mieście. To, że to miasto takie jest, zawdzięczamy również panu Andrzejowi, jest zasłużonym obywatelem miasta, nie przypadkiem. Przyjechałem po studiach w Gdańsku z nakazu pracy do Opola. Nie znałem Opola, pamiętam, mi powiedzieli, że do Opola, a gdzie to jest? Na mapie mi pokazano Opole. Ja mówię, no bo słyszałem, że coś jest zaledwie. I zachwalano bardzo, panie, to jest piękne, stare miasto, tam zniszczone dla architekta, kupę roboty. No i potrzebujemy architekta w pracowni terenowej, którą mamy, architekta do projektowania. I od razu się zgodziłem, mówię, jadę. Bo jak przyjechałem, pomyślałem, odbębnie nakaz pracy te 2 czy 3 lata i uciekam z tego Opola. Nic z tego. Miałem przyjaciół, dobrą pracę, świetny zarobek, rodzinę miałem, dostałem mieszkanie, córa mi się potem urodziła. Cześć Kasiu. Przyjeżdżam tutaj zawsze z wielką przyjemnością. Nie tylko do teatru, ale i do Opola. To, co chcieliśmy zrobić tą wystawą, to po prostu pokazać Opolanom tego naszego mistrza, pokazać, żebyśmy cały czas wiedzieli, że jest z nami, że ma wielki wkład i można go spotkać na ulicy Krakowskiej, w której jest kawiarni, posiedzieć, porozmawiać, zapytać. Zawsze życzliwie i chętnie mówi o tym, co wie na temat Opola, także korzystajmy z tego i zapraszam również do oglądania wystawy. Oprócz tego, że zachęcamy do obejrzenia tej dzisiejszej wystawy tych znakomitych szkiców, w porównaniu ze znakomitymi zdjęciami tych obiektów również, zaprosić do biblioteki 8 lipca o godzinie 18 na spotkanie z panem Andrzejem i oczywiście znakomitą opowieść o naszym mieście, o jego życiu również i o tych związkach i przyjaźni z Opolem, z Krakowem. Także bardzo, bardzo serdecznie państwa zapraszam. Chodziłem po Opolu i patrzę, o, tu mamy budowle ceglane, gotyckie, kościoły do dziś stojące, gotyckie. Pomyślałem od razu, o, to XIV wiek, stare miasto, rynek chyba stary, średniowieczny, układ średniowieczny miasta starego. To jest stare miasto wartościowe. Potem wchodząc dalej, patrzę, budynek barokowy, w rynku były niektóre domy ze szczytami barokowymi, budynek muzeum dzisiejszego, także barokowy. Zobaczyłem nawet udany, piękny barok. A potem idąc dalej, renesansu nie było, ale pełny przegląd odmian architektonicznych XIX wieku, od neoklasycyzmu na początku lata 30, eklektyzm, mieszanie stylów było, aż do neogotyk i wreszcie secesja, koniec, przełom wieku. A więc zobaczyłem, że Opole ma pełny przegląd architektoniczny. To jest miasto dla mnie, dla specjalisty architektury.